Polska zabiega o przejęcie rosyjskich aktywów finansowych ulokowanych na Zachodzie. To ponad 300 miliardów dolarów, które można przeznaczyć na odbudowę Ukrainy. W Paryżu o tym, jak pomóc naszemu sąsiadowi, dyskutowali przywódcy kilkudziesięciu państw Zachodu. 10 lat temu Rosja rozpoczęła zajmowanie Krymu i Donbasu. To był początek wojny. 8 lat później Rosja ponownie najechała na Ukrainę. Konflikt trwa, a prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Moskwa szykuje się do kolejnego uderzenia. Rosja przygotuje działania, kontrofensywę pod koniec maja lub na początku lata, jeśli będzie miała taką możliwość. Przygotowują się, a my przygotowujemy się do ich szturmu. Władze w Kijowie utrzymują, że nie poradzą sobie bez pomocy Zachodu. Z inicjatywy prezydenta Francji w Paryżu odbyło się międzynarodowe spotkanie w sprawie pomocy Ukrainie. Emmanuel Macron przekonywał, że Rosja nie może wygrać tej wojny, a sojusznicy Kijowa muszą się zmobilizować. Na froncie ukraińskim sytuacja jest coraz trudniejsza i wiemy, że Rosja szykuje się do nowych ataków, przede wszystkim, aby zaskoczyć ukraińską opinię publiczną. Polskę reprezentował w Paryżu prezydent Andrzej Duda. Będziemy rozmawiali o formach wsparcia dla Ukrainy, będziemy rozmawiali o działaniach, jakie podejmuje Rosja, będziemy rozmawiali o kolejnych elementach odpowiedzi, jakie powinny zostać Rosji udzielone, i będziemy rozmawiali o tym, jak umocnić bezpieczeństwo w naszej części Europy. Przed spotkaniem pojawiły się sugestie, że w Paryżu będą omawiane możliwości wysłania na Ukrainę żołnierzy z krajów unijnych. Mogłoby się to odbywać w ramach umów bilateralnych poszczególnych państw z Kijowem. Premier Słowacji Robert Fico, podejrzewany o prorosyjskie sympatie, przekonuje, że Zachód dąży do najgorszego rozwiązania na Ukrainie. Polityk złożył też jasną deklarację. Żaden żołnierz ze Słowacji nie pojedzie na Ukrainę. Do Polski przyleciał z wizytą premier Kanady. Justin Trudeau spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Polska i Kanada wspólnie opowiadają się za przejęciem rosyjskich aktywów finansowych na Zachodzie na rzecz odbudowy Ukrainy oraz wzmocnienia jej armii. Trwa w tej chwili dyskusja i w Europie, i w innych krajach o tym, jak użyć te środki na rzecz Ukrainy, na rzecz odbudowy Ukrainy. I prezentujemy tutaj identyczne stanowisko. Będziemy pracowali z panem premierem, z naszymi przyjaciółmi w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, aby decyzje o użyciu tych środków na rzecz Ukrainy i przeciwko agresji rosyjskiej. Rosja wciąż utrzymuje, że odpowiedzialność za wojnę na Ukrainie ponosi Zachód, który podsyca antyrosyjskie nastroje. Europę ogarnęła strategiczna ślepota. Widzi ona euroatlantycką architekturę bezpieczeństwa przez celownik, podsycając własne obawy przed rosyjskim zagrożeniem, przed którym musi się bronić, jednocześnie odmawiając Rosji uzasadnionej obrony interesów. Rosyjski ambasador w trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ w ubiegłym tygodniu oskarżył państwa europejskie, w tym Polskę, że w różnych epokach chciały podbić jego kraj. Na kłamstwa zareagował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Ambasador mówi, że Rosja zawsze tylko odpierała agresję. A co wojska rosyjskie robiły u bram Warszawy w sierpniu 1920 roku? Byli na wycieczce topograficznej? Nie, prawda jest taka, że za każdym razem, gdy Rosja była najeżdżana, ona atakowała 10 razy. Polski minister spraw zagranicznych przebywający w Waszyngtonie rozmawiał z przedstawicielami amerykańskiej administracji w sprawie konieczności utrzymania wsparcia USA dla walczącej Ukrainy.